Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy pierwszy dzień z Maviciem 3 Pro. Wstałem dzisiaj wcześnie, nawet bardzo wcześnie, później poszedłem spać, naładowałem akumulatory, zgrałem materiał i wróciłem, oczywiście jeszcze po spełnieniu różnych moich obowiązków codziennych, ale mamy bardzo fajną miejscówkę. Światło dzisiaj nie jest rewelacyjne, ale chciałem się z Wami podzielić takim pierwszym dniem, pierwszymi wrażeniami, jeżeli chodzi o tę maszynę. Czy warto ją kupić? Jak się sprawuje w akcji? Widzieliśmy dużo recenzji pseudosponsorowanych i sponsorowanych. Ja chciałem zrobić taki test z życia wzięty. Zrobimy sobie śledzenie na normalnej ogniskowej 24x70. Popatrzymy, jakie ustawienia tam są, a też chciałem zrobić może dwa obiekty, dodatkową, krótką sesję, jeżeli chodzi o foty i o materiał wideo. Podzielę się z Wami, mam nadzieję, że będzie pomocny, króciutko, treściwie, lecimy. Let's go! Zobaczymy sobie zaraz, jakie tu mamy ustawienia. To jest na razie Spotlight. Ustawienia, które mam dla wideo w tym trybie. Jeżeli chodzi o kamerę, mamy 3-4 profile kolorystyczne. Normal, HLG, D-Log i D-Log M. D-Log M to jest ten bardziej kolorowy, a D-Log jest całkiem płaski. 264, bitrate mamy też 2, CBR i VBR. Do dyspozycji video od subtitles, picking level, grid lines i teraz jeszcze balans bieli sobie przejdziemy na auto manualny 5800, storage mam 91 GB, więc jest ok. To, co chciałbym zrobić w pierwszej kolejności, to zobaczyć jeszcze, jak wygląda sprawa związana z możliwością nagrywania. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o 4K 50 klatek, wszystko wygląda dobrze. W takim razie pojedziemy sobie Active Track z lewej strony. Ja już w takim razie wprowadzę nagrywanie. Jesteśmy na wysokości w tej chwili 1,5 metra. Może troszeczkę się dźwignę. Tak jak teraz. Ekspozycja jest dość dobrze dobrana. I lecimy. Powolutku. Go. Tak jak teraz. On się wznosi delikatnie i powinien za nami zaraz się nawiązać. Wybrałem najlepszą uliczkę, jaką mogłem w tej chwili. Miał jechać z lewej strony, miał lecieć z lewej strony. Ma tutaj interferencje, ale damy radę. Spisuje się bardzo dobrze, śledzi przy 50 klatkach w 4K. Jest ok. W takim razie zmienimy mu na śledzenie z przodu. Stop, Active Track, front, go i teraz poprosimy. Też powoli. Nie mam do niego niestety filtrów. On musi chwilę się przyzwyczaić. Zobaczymy, czy on nie złapie z przodu. Jest ustawienie z przodu, ale nie wiem, czy to ogarnie. I za chwilę zrobimy to samo przy ekwiwalencie ogniskowej 72 mm. Na razie nie może się specjalnie tutaj do mnie dopasować, ale go troszeczkę puścimy i zobaczymy, jak on się teraz zachowuje. Pewnie będzie jeszcze jakiś update do oprogramowania. Jeżeli chodzi o Mavica 3, to spisywało mi się świetnie. Teraz dopiero przeszedł i wygląda na to, że jest ok. Wygląda to dobrze, nie mam niestety filtrów, tak jak mówiłem, 1/400 na sekundy. Trudno, zawsze to coś. Za moment zawrócę, bo tutaj już się zaczynają krzaczki i linie, ale widzimy, że pięknie ogarnia, jeżeli chodzi o śledzenie z przodu. Dobra rozdzielczość 4K, klatkaż ok, 50 klatek na sekundę. Możemy w takim razie zastopować to. Nagranie też zastopuję. Zawrócę tutaj. Będziemy śledzić trzykrotnie. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe przy tych ustawieniach. Spróbujmy. Trzykrotny. Teraz zmieniłem kamerę. Tak bym chciał. Troszeczkę mu zrobimy, jako że nie mam filtrów, to może trochę zdejmijmy przynajmniej. Tak. To, co chciałbym zrobić, to odrobinę wyżej. czy on nas złapie? Powinien. Active Track, a z prawej strony, tak, go i zaczynamy to nagrywać. Jestem bardzo ciekawy, jak on się teraz do nas nawiąże. Lecimy. Fajnie to wygląda, naprawdę, przy tym trzykrotnym zoomie sygnalizuje mi, że obiekt porusza się zbyt szybko. No ja nie jadę szybko, bo jadę 20 na godzinę, ale wygląda to kozacko, podoba mi się to śledzenie, bo jest ta głębia. Jeszcze gdybym miał filtry, to faktycznie wyglądałoby to jeszcze lepiej. Jestem mega z tego zadowolony, jestem też za wysoko troszkę. A jak zawrócę teraz, to zrobimy sobie to samo śledzenie, tylko odrobinę niżej, bo chciałem pokazać głębie, więcej tła. Jestem jak na razie bardzo zadowolony z tych ujęć. To już zaczyna mieć znamiona profesjonalnych ujęć. Przynajmniej tak wygląda. Fajny plan. Jestem wysoko, 14 metrów, teraz 13. Za moment sobie zawrócimy na końcu tej prostej. I tam powinno być całkiem spoko. Zrobimy ostatnią próbę, czyli będę blisko. Jak na razie petarda, zdecydowana. No i to, że mamy omijanie przeszkód, dobrze trzyma tracking przy trzykrotnym zoomie. Rewelacja. Dobra, to będzie ostatnia prosta w takim razie. Możemy sobie zrobić stop. Przeszedł na Spotlight. On sobie poczeka chwilę. Ja w tym czasie zawrócę i ustawię się. Nic nie jedzie. Najważniejsze bezpieczeństwo, nie? Żeby nas coś nie trachnęło. Już wiele razy latałem, wybierałem właśnie takie dróżki jak ta i wiele razy latałem i wiele razy jechałem w tym czasie. Dzisiaj mieliśmy tutaj jeden samochód tak naprawdę, więc spoko. Ale ładnie aproksymuje też, gdzie się porusza dron. Dobra, podlecę bliżej. Nie wiem, czy nie jestem za duży nawet w tym kadrze. Spróbuję być niżej też. Chciałem mieć taką głębię. Zobaczymy, co on zrobi. No i lecimy, tak? Active Track. Z lewej strony. Go. Lecimy. Już popatrzymy sobie, jak on trzyma. Czy on nawet nie ma ustawień takich jak parallel czy tracking, tylko po prostu śledzi mnie z lewej strony. No wygląda to kozacko. Chciałem, żeby był troszeczkę wyżej. Jak na razie to zostaje w tyle, ale te ujęcia są bardzo ładne. Podobają mi się i to bardzo. Teraz sobie zjadę, bo jedzie auto. Teraz idzie bardzo ładnie, jest niziutko. Pięknie idzie. Bardzo dobrze idzie ten dron. Ok, ostatnią próbę, jaką zrobimy, to będzie krótki Spotlight, nie za długo, chwilkę i później zrobimy dwie króciutkie sesje. Dobrze, muszę troszeczkę się obniżyć. Przejdę obok. Jestem ciekawy, jak on się sprawuje w Spotlight, jak jest tak bardzo nisko jak tu. Damy sobie wyżej obiektyw, oczywiście. Ja jestem gdzieś tu. Troszkę do tyłu bym chciał jeszcze się podsunąć. Ok, i teraz będę spokojnie leciał w lewo. Już popatrzymy, jak to idzie. To są mniej więcej ujęcia, jakie chciałem uzyskać. Czy dam radę dźwignąć troszkę się? Dam radę. Takie ujęcie chciałem uzyskać i takie mam. Dokładnie. Tak, teraz to wygląda super. Rewelacja. Podlecę trochę bliżej. Muszę się podnieść. Wywaliła mnie aplikacja, co ciekawe. Nie sądziłem, że będzie się wywalała, wykrzyczała aplikacja na ich firmowym kontrolerze, ale tak się niestety dzieje. Polecimy troszkę bliżej mnie i trochę w bok, żebym drona miał bardziej z przodu i trochę do tyłu. Tak jak teraz, dźwigniemy się i tą końcówkę zrobimy tutaj. To będzie koniec, jeżeli chodzi o Spotlight. Wygląda to bardzo dobrze. Rewelacyjnie leci i pięknie się spisuje. Teraz sobie odejdziemy jeszcze daleko, żeby to miało super zakończenie. I to wygląda absolutnie kozacko. Tak jak teraz. Pięknie. O to chodziło. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tych ujęć, to wygląda naprawdę nieźle. Uważam, że to jest kozak. Można te ujęcia jeszcze zrobić lepiej, przy lepszym świetle na pewno i przy filtrach, lepszych ustawieniach na pewno ekspozycji. Ja tu jestem sam jeżdżę i sam nagrywam i sam latam, więc prośba o to, żeby też nie zwracać uwagi na 100% jak wygląda sprawa ekspozycji, ale ogólnie jest naprawdę dobrze i on spisuje się świetnie, ten dron. Zrobimy sobie jeszcze dwie krótkie sesje i odpuścimy na dzisiaj, bo to jest pierwszy dzień, nie ma co też przesadzać, a z czasem, jak będą filtry za parę dni, powinno być zdecydowanie jeszcze lepiej. Póki co bardzo mi się podoba, szczególnie 72 mm, bo ten główny obiektyw, który mamy, on wygląda, sprawuje się praktycznie bliźniaczo do tego, co było wcześniej, ale dzisiaj skupimy się na tym 72 i na 24 porównanie.